Czy słowo ma znaczenie? Czasami mówimy, że słowo potrafi kreować świat, że ma wpływ na świat, w którym żyjemy, na nasze relacje, na ludzi, z którymi współpracujemy, żyjemy, budujemy relacje, którzy są wokół nas. Ale czy to naprawdę chodzi o słowo? Nazywam się Emilia Kulpanowak, jestem coachem i trenerką porozumienia bez przemocy. W podcaście Poziom Miłości wspieram Cię w budowaniu relacji marzeń ze sobą i z innymi też. Słowa mają ogromną moc, tu pełna zgoda, albo nawet więcej niż zgoda. Jest ogromna różnica, czy powiem walczę z paleniem, czy powiem zależy mi na dobrym zdrowiu, czy powiem musisz tam przyjść. Czy powiem, wiesz, lubię spędzać z Tobą czas i chciałabym, żebyś przyszła. Albo podejmę wszelkich starań, by zamiast walczę o... i tak dalej, tych sformułowań z pola walki mamy ogromnie dużo w naszym języku. Sformułowań też takich, które powodują, że coś się w naszym słuchaczu ściska, zaciska, i że jakoś jest mu trudniej z nami porozmawiać. Mnóstwo żądań, które stawiamy, wszystkie właśnie musisz, powinnaś, teraz, natychmiast, zrób to, bo tak, bo ja każę, i tak dalej, mnóstwo. To są rzeczy, które dzień po dniu jakoś wpływają bardzo mocno na nasze relacje, na naszych bliskich i na nas samych w tej relacji. Stajemy się kontrolujący, spięci, zestresowani i coraz trudniej nam się dogadać. I pełna zgoda, że warto zwracać uwagę na słowa. Myślę, że to jest ogromnie, ogromnie, ogromnie istotne. Ale czy chodzi tylko o słowa? Kiedyś byłam świadkiem takiej dyskusji, że nie wolno mówić słowa musisz. I druga osoba powiedziała, ale ja nie chcę, żeby ktoś mnie przymuszał do czegokolwiek, nawet do mówienia chcę zamiast muszę. I jakoś myślę, że to jest sedno. My czasami wpadamy w taką pułapkę, że bardzo chcemy używać takiego języka, który będzie umożliwiał nam porozumienie, który będzie wspierał budowanie dobrych relacji, dobrych związków z innymi ludźmi, też ze sobą samym, bo to jest różnica. Czy ja powiem, muszę się nauczyć wreszcie hiszpańskiego, czy ja powiem, kurczę, chciałabym nauczyć się trochę hiszpańskiego. To jest jednak różnica. I jednocześnie przymus w tym względzie myślę, że po prostu nam nie służy, nie jest tym, co nam będzie wspierać tą zmianę. Podobnie jak zaczynamy uczyć się porozumienia bez przemocy, wpadamy w taki schemat językowy, czuję, bo potrzebuję. Czuję smutek, bo potrzebuję przestrzeni. Czuję złość, bo potrzebuję szacunku. Czuję wstyd, bo lubię mieć przynależność. I jak zaczynamy mówić takim kwadratowym językiem czterech kroków, to ludzie wokół nas albo pukają się w czoło, albo mówią, co ty tak dziwnie mówisz, albo mówią, dobra, skończ już te psychologiczne gadki, albo mówią, co to za sztuczny język. I bardzo często zamiast otrzymać jakiś efekt, to tracimy coś w relacji i tracimy porozumienie. No i znowu, gdzie jest pies pogrzebany? Bo tu nie chodzi o słowa. Nie chodzi o słowa, chodzi o intencję, jaką mamy i z jaką jakiekolwiek słowa wypowiadamy. Jeżeli ja powiem z pełną, wielką miłością do mojej przyjaciółki, musisz tam przyjść, to ona usłyszy, że ja jej nie zmuszam. Ona usłyszy, że ja ją bardzo zapraszam. Nawet jeżeli powiem jej musisz. Albo musisz przeczytać tą książkę, jest naprawdę świetna. To nadal nie usłyszy, że nie ma wyboru. Usłyszy po prostu serdeczne zaproszenie i serdeczne polecenie tej książki. Usłyszy, że dzielę się z nią czymś ważnym. Czy podobnie z moim partnerem. Jak mu powiem, no wraca już do domu, to on też nie usłyszy, że ja mu rozkazuję. No chociaż czasami może tak usłyszeć, jeżeli mamy taką historię za sobą, to może czasami tak usłyszeć, ale jest duża szansa, że jeżeli ja to powiem z intencją miłości, z intencją kontaktu, z intencją porozumienia, zostawiając mu wolność i pamiętając o tej wolności, jest spora szansa, że on właśnie to tak usłyszy, że usłyszy, moja żona na mnie czeka,
lecę albo nie. I tak samo właśnie czuję, bo potrzebuję. Wszystkie te sztywne formułki to jest tylko mapa, to są tylko pewne wskazówki. Natomiast dużo, dużo ważniejsze od słów, moim zdaniem, są nasze intencje. To, z jaką energią ja wypowiadam te słowa. Po co ja je wypowiadam? Czy ja chcę kogoś skontrolować, przymusić, zachęcić, ale aż tak siłowo, że nie widzę innego rozwiązania, że to jest taki rodzaj żądania, który stawiam komuś albo światu, czy jednak jest tam otwarta energia, energia miłości, energia przyjmowania tego, co ta druga osoba z tym chce zrobić i właśnie zostawienie jej wielkiej, pełnej wolności. To moja decyzja i jeżeli ja zaczynam mówić nawet najpiękniejsze sformułowania, typu naprawdę zależy mi, chciałabym, myślę, że warto i różne inne, ale mówię to z energią warto i musisz tak zrobić, mogę się zatrzymać i zastanowić się, okej, ale to o co mi tak naprawdę chodzi? Czy ja naprawdę uważam, że to jest tak strasznie, strasznie ważne, że nie zauważam innej możliwości? Czy na przykład ja chciałabym być jakoś uznana z tym, co wnoszę, z tym, co mówię? Może chciałabym docenienia, że tak wzbogacam życie? Może chciałabym jakiegoś bardzo konkretnego efektu? Troszczę się o drugą osobę, troszczę się, nie wiem, o zdrowie albo o nasze relacje. Mogę się wtedy zatrzymać i sprawdzić, czy chcę rzeczywiście w taki sposób to robić, w taki sposób zaopiekować się tymi potrzebami, bo może chciałabym coś zmienić, bo może chciałabym jednak, widząc, że na przykład chcę docenienia, po prostu poprosić o docenienie albo docenić siebie sama, a drugą osobę zostawić w spokoju. Jeżeli ja troszczę się o kogoś poprzez wymaganie albo troszczę się o kogoś poprzez kontrolę jego zachowań, jego sposobu myślenia, to już nie jest troska o kogoś. To już jest troska o siebie prawdopodobnie. Może mi zależy na tym, żeby być właśnie ważną, żeby być widzianą, żeby wzbogacać czyjeś życie. To jest pierwsze pytanie, ale drugie, żeby zdać sobie sprawę, że to naprawdę nie zadziała. Nie lubimy być kontrolowani, przymuszani, żądani, nie lubimy. Nie lubimy, jak ktoś nas zmusza do czegoś. Lubimy sami decydować. Człowiek, który może sam decydować, jest chętny do współpracy, do usłyszenia tej drugiej osoby, do wsparcia jej o wiele bardziej niż człowiek, który nie ma zostawionego tego miejsca na swoją autonomię i na swoje decydowanie i który pewnie z dużym prawdopodobieństwem będzie chciał właśnie o to zawalczyć. A więc zachęcam Cię do tego, żeby szukać w tym, co mówisz, nie tyle ładnych, dobrych słów, słów miłości, słów przyzwolenia, słów wolności, ale by szukać intencji, miłości, przyzwolenia, akceptacji i wolności. Pamiętajcie o tym, że możecie subskrybować ten kanał, żeby mieć na bieżąco informacje o każdym nowym odcinku. Zachęcam do tego serdecznie i zachęcam też do komentowania, dzielenia się swoimi przemyśleniami i do pisania maili, jeżeli będziesz mieć albo jakieś pytanie, albo jakieś przemyślenie, z czym się zgadzasz lub nie. Bardzo chętnie odpowiem i odniosę się do tego albo w mailu, albo w następnych filmach. Dzięki.